naszej polityki i strategii na najbliższy rok, ale także na całą kadencję, mając na uwadze to, co publicznie jest zgłoszone, że zbliża się dużymi krokami tutaj do Polski recesja gospodarcza, kryzys finansowy, kryzys gospodarczy, że ta tak zwana zaraza europejska i światowa może nas nie oszczędzić. No a tu się okazuje, że tak właściwie nie taki diabeł straszny, bo z tego exposé, w którym to premier odniósł się do niewielu zagadnień związanych z polityką społeczno-gospodarczą i finansami państwa, no nie taki diabeł straszny, jak go malują, przynajmniej tak ze słów pana premiera wynikało. Zdecydowanie za mało mówił pan premier na temat rozwoju przedsiębiorczości, na temat zagrożenia wzrostu bezrobociem, bo dzisiaj ono sięga 2 milionów osób, a to, o czym mówił w sensie gospodarki, to zapowiada dodatkowe obciążenia na przedsiębiorców, zapowiada ograniczenie możliwości rozwojowych i inwestycji w tychże przedsiębiorstwach, a szczególnie tym ciężkim przemyśle, mam tu na myśli górnictwo. Górnictwo węglowe, ale także miedziowe, z którego ja się osobiście wywodzę. Bowiem niczym jak właśnie fiskalizmem w przedsiębiorstwach jest zapowiedź ustanowienia nowego podatku, i to o znacznym obciążeniu, z tytułu eksploatacji złóż różnych surowców i minerałów, które ma miejsce w Polsce. Dzisiaj kopalnie węgla kamiennego ledwo wiążą koniec z końcem, nie mają środków na inwestycje odtworzeniowe, więc te inwestycje, które dają miejsca pracy i możliwość utrzymania poziomu wydobycia na około 80 milionów ton, a więc dodatkowe obciążenie liczone w dziesiątkach, może setkach milionów złotych pogorszy tą trudną już sytuację, a więc to niepokoi. To, co zapowiadał w sensie gospodarczym, niepokoi. Niepokoi także podwyższenie składki rentowej od przedsiębiorców, bo ta składka spowoduje, że przedsiębiorca będzie po stronie kosztów musiał sobie dopisać kolejnych kilkaset milionów złotych, co oczywiście pomnoży koszty produkcji, pogorszy konkurencyjność i osłabi możliwości inwestycyjne. A więc generalnie rzecz biorąc, na kryzys, który być może nas sięgnie, lepszym rozwiązaniem byłoby pobudzić gospodarkę, pobudzić inwestowanie, pobudzić rozwój, a nie go tłamsić. A ta zapowiedź jest zapowiedzią idącą w kierunku ograniczenia możliwości rozwojowych państwa poprzez rozwój gospodarki, a szczególnie tego przemysłu ciężkiego, który zatrudnia zdecydowanie większą ilość pracowników niż małe i średnie przedsiębiorstwa.